Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zagrać kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki. Na początek posłuchaj, jak ona brzmi. Jest bardzo prosta, także nie przejmuj się niczym. Szybko się jej nauczysz. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. To jest wszystko, co potrzebujemy usłyszeć, żeby nauczyć się tej kolędy w wersji podstawowej, takiej jak pewnie dobrze ją znasz. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Gramy na chwycie G-dur. Jakie jest bicie? Później się zmienia, ale na początek gramy dół, dół, góra, góra, dół i góra. To jest bicie, którym będziemy się posługiwać. Chwyt G-dur gramy 4 razy. Śpiewamy pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Na tym chwycie śpiewamy te słowa. Trzy i cztery. Okay, teraz trochę wolniej, żeby łatwiej ci to było opanować. Dół, dół, góra, góra, dół i góra. Jest to najprostsze bicie w grze na gitarze, także myślę, że już dobrze to umiesz. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. I to powtarzamy 4 razy. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. I później zmieniamy się bicie i dochodzą kolejne chwyty. Bicie, jakie teraz będziemy używać przy 4 chwytach, to jest uderzenie w dół i później w dół i w górę. Widzisz, dół, dół, góra, zmiana, dół, dół, góra, zmiana, dół, dół, góra, zmiana, dół, dół, góra. Zaczynamy po G-dur, po tym zagraniu 4 razy G-dur, chwytamy C-dur i bijemy dół, dół, góra. Musi to być zagranie dynamicznie, może być wolno, ale musi być dynamicznie, płynnie, żeby to wszystko ładnie się układało w ładną melodię. Dół, dół. Po C-dur mamy D-dur, czyli C-dur, D-dur, też dół, dół, góra, bardzo płynne. C-dur, D-dur. Ok, po tych dwóch chwytach mamy G-dur i też tutaj na tym G-dur dół, dół i góra. Czyli C-dur, D-dur, G-dur i czwartym chwytem jest E-moll. I tutaj też dół, dół, góra. Ok, czyli mamy te 4 chwyty. Zagrajmy je teraz sobie. C-dur, D-dur, G-dur i E-moll. Ok, czyli nasza kolenda składa się już z zagrania 4 razy G-dur z biciem dół, dół, góra, góra, dół, góra. Później C-dur, D-dur, G-dur i E-moll z biciem dół, dół, góra i Maryję, Matkę Jego, to gramy na chwytach D-dur i na chwycie G-dur. Czyli mamy 2 chwyty na koniec i to gramy biciem takim jak przy wcześniejszym, tym pierwszym G-dur, czyli dół, dół, góra, góra, dół i góra. Posłuchaj, jak to całe brzmi. Zagraj ze mną, jeżeli już potrafisz to zagrać. Będę grał powoli, będę też mówił, jakie są chwyty. Zaczynamy. G-dur. 4 razy. 2. 3. 4. I C-dur. D-dur. G-dur. E-moll. D-dur. G-dur. Jeszcze raz C-dur. D-dur. G-dur. E-moll, D-dur i G-dur.
okej. I to jest cała nasza melodia, którą potrzebujemy umieć, żeby zagrać tą kolędę, bo potem już są kolejne zwrotki i znowu zaczynamy 4 razy G-dur i przy refrenie już gramy te C-dur, D-dur, G-dur i E-mol, D i G. I to ciągle powtarzamy, już dopasowując słowa z kolejnych zwrotek i refrenów. Także mam nadzieję, że już umiesz dobrze zagrać tą kolędę, ona jest bardzo prosta i na pewno będzie Ci wiele lat służyć. Także w tym poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku. Tekst z chwytami znajdziesz na stronie jakzagrać.pl. Możesz też tam sobie pobrać chwyty do wydrukowania. Także tam wszystko znajdziesz. Zachęcam Cię też do pobrania darmowej tabeli chwytów gitarowych oraz kursu chwyty gitarowe dla każdego. Znajdziesz na stronie chwytygitarowe.com. Jest to bardzo dobry kurs, który pomoże Ci opanować tematykę chwytów gitarowych na bardzo zaawansowanym poziomie. Też nauczysz się grać poprawnie chwyty barowe. Także zachęcam Cię do pobrania. A tymczasem trzymaj się, do zobaczenia i wesołych świąt.